Cześć, witam. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Na Froncie, gdzie rozmawiać będą Marcin Milewicz i Szymon Pawlak, czyli stały zestaw, cały stały team. Dzisiaj będziemy kontynuować tematykę micro frontends. A na samym końcu, bo dzisiaj będzie już ostatni, chyba ostatni, o ile coś nowego nie wymyślimy, odcinek, to wisienka na torcie, czyli moduł Federation. Chyba najnowszy, nie koncept, ale najnowsze rozwiązanie, które się pojawiło. I chcielibyśmy dzisiaj dokładnie przeanalizować, co nam to daje, co zmieniło w implementacji microfrontends. Czy to w ogóle jest tylko i wyłącznie implementacja microfrontends? Dzisiaj nad tym się pochylimy. Ale zanim do tego przejdziemy, to co? Stały segment. Co ostatnio mieliśmy okazję czytać. W jakiejkolwiek formie. Marcin, zaczniesz? Teraz, kiedy to nagrywamy, nie wiem, kiedy to będzie puszczane, ale za oknem mamy piękną pogodę, są wakacje, więc ja ostatnio mam mniej czasu na czytanie książek. Postawiłem raczej na podcasty i zwiedzanie Polski i nie tylko. I z ciekawych podcastów, na co ja ostatnio się natknąłem. Z takich, co mi się przypomina, to dość stary podcast, ale odcinek niedawno mi wpadł. To był podcast, dobrze wiemy, Karoliny Sobańskiej o neuroprzekaźnikach. Jej gość, dr Joanna Podgórska, wydaje mi się, że w bardzo przystępny sposób wytłumaczyła całą takie podstawy wiedzy odnośnie dopaminy, serotoniny, GABY dla takich totalnych laików. Ja lubię te tematy, bo oprócz tego, że gdzieś tam kończyłem informatykę, to także studiowałem biochemię, tematy nie są mi obce, ale ten odcinek szczególnie mi się spodobał, ponieważ wydaje mi się, że nawet dla osoby, która w ogóle nie ma pojęcia w takich tematach jak biochemia, neurobiologia, a interesują ją znowu takie tematy jak biohacking, zwiększanie swojej wydajności, lepsze samopoczucie, lepsza jakość życia, no to mógłby być doskonały wstęp. Zawsze mi brakowało takiego odcinka, jak ktoś mnie pytał, co by mu polecił, żeby od czego zacząć taką swoją przygodę, o tym właśnie, jak mieć lepsze samopoczucie, jak się czuć, na co zwracać uwagę. A teraz mam, więc naprawdę, naprawdę dobry odcinek dla wszystkich tych, którzy nie czują się na tyle, żeby czytać książki biologiczne, neurobiologiczne, a chcieliby się co nieco więcej dowiedzieć, jak być zdrowym. Szczerze? Zainteresowałeś mnie. Jak się podcast nazywa? Jeszcze raz? To jest podcast Dobrze Wiemy. Dobrze Wiemy? Tak, Karolina Sobańska. Pierwszy raz o nim słyszę. No właśnie, ja też wcześniej tak za dużo nie słyszałem. Przeglądałem Spotify'a, tak konkretnie pod hasłem neuroprzekaźniki, żeby zobaczyć, czy coś na polskiej scenie podcastowej wreszcie się pojawiło. Z takich ciekawszych rzeczy. No i tak patrzę, jest ten odcinek. Był datowany na 2019 rok, więc trochę był, nie wiem, jak mi to wcześniej mogło umknąć, no i okazał się naprawdę, naprawdę taki ciekawy, szczególnie tutaj brawo dla gościa, który tutaj doktor Joanna Podgórska zrobiła, no wspaniałą robotę. Rewelacja. Nie, pewnie usłyszeliście, fopa popełniłem, czyli zostawiłem telefon włączony, za co bardzo przepraszam, już wyłączyłem i go dałem gdzieś daleko, mam nadzieję, że już nie będzie przeszkadzał. Coś chcesz jeszcze dodać, czy ja mogę? Wiesz co, chyba nie. A ty co, Szymon, czytałeś? U mnie? Co u ciebie? Tak jest. Wiesz co, i znowu, tak, co czytałem? Nietechniczna rzecz, ale ja powiem o dwóch rzeczach. Co czytam, nietechniczne, dlaczego narody upadają? Why the nation fails? Bardzo fajna książka w kontekście zrozumienia, dlaczego mając dostęp do tych samych zasobów, tego samego położenia geograficznego, bycia mniej więcej w podobnej sytuacji geopolitycznej, na samym końcu dane narody mogą się całkowicie różnić. Rewelacyjnie jest to wytłumaczone. Jestem oczywiście w trakcie
I bardzo polecam tą książkę. Daje mocne takie mi osobiście przemyślenia w kontekście, no właśnie, dlaczego Ameryka jest Ameryką, a dlaczego Meksyk jest Meksykiem, tak? Pomimo, że gdzieś tam geograficznie bardzo podobnie to wszystko wygląda. Ale przechodząc do technicznych rzeczy, no bo w końcu podcast jest techniczny, więc poruszmy coś technicznego, to ja też o właśnie podcastach powiem, czyli o GOATu. To jest też seria podcastów, którą niedawno znalazłem. I tak powiem, bo po amerykańskiemu zakochałem się. Naprawdę bardzo podoba mi się content, który jest tam wprowadzony. Jest to content o takiej warstwie wyższej abstrakcji, czyli nie wchodzący w szczegóły dokumentacyjne, implementacyjne pewnych rozwiązań, tylko holistycznego spojrzenia na kwestie po prostu świata IT i programowania. I tutaj mam trzy odcinki, które w szczególności bym chciał polecić, które bardzo mi się spodobały. Pierwszy to jest The Ideal Programming Language. Rewelacja. Po prostu ludzie zastanawiają się, którzy sami tworzyli języki programowania, nad idealnym językiem programowania. Naprawdę bardzo fajna wiedza. Kolejny to jest Programming Now and Then, czyli można spojrzeć... W ogóle autorzy tego podcastu patrzą na to, jak wyglądało programowanie 20-30 lat temu, a co teraz mamy? Można się troszkę spróbować odnaleźć w tym wszystkim, zrozumieć, jak to wyglądało wcześniej, dlaczego teraz mamy to, co mamy. Bardzo też wartościowa, moim zdaniem, rozmowa. No i How Team Structure Influence Code Quality. Naprawdę też bardzo fajny odcinek. Jak widzicie, tutaj nie tylko kwestie techniczne są poruszane, bo sama struktura też zespołu czy firmy, aspekty też Agile'a, Scrum'a, kopalnia wiedzy. Rozgadaliśmy się, co? Trochę tak. Ale... A w ogóle jak zaczynaliśmy na temat tego segmentu rozmawiać, to miało być, że kurde, ja nic nie czytałem. Ja jeszcze tutaj chciałem też w sumie dodać, dzięki tobie ostatnio też mi poleciłeś ten podcast. Ja słuchałem o strategicznych monolitach. Też bardzo ciekawy odcinek. Ale to już nie będziemy dalej. Autor, prawda? Autor tej książki Strategic Monolith Design. Tak. Kurczę, nie pamiętam tytułu, ale bardzo fajne, dokładnie. I myślę, że nie będziemy tutaj spoilować. Tutaj nasi słuchacze sami mogą odkryć ten podcast i zobaczyć, dlaczego warto go słuchać. Tak jest. Dobrze, zamykamy ten segment, bo się rozgadaliśmy i przechodzimy do clou tego odcinka, a mianowicie Model Federation. Model Federation. Cały segment, cała ta seria, przypomnę, rozmawiamy na temat microfrontends. Microfrontends, microfrontends, polski, angielski, wybierzcie sobie. I na samym końcu zostawiliśmy właśnie Model Federation. To wyszło dosyć organicznie, że tak powiem, bo rozgadaliśmy się w wcześniejszym odcinku, ale wydaje mi się, że super wyszło, bo naprawdę Model Federation to jest coś, co fajnie się na tym skupi w 100%. I teraz chcielibyśmy właśnie wspólnie to zrobić, skupić się na tym. Po pierwsze, omawiając warstwę techniczną, od tego sobie przejdziemy, później do czego można to wykorzystać, tak? Później wrócimy, zrobimy krok wstecz i porozmawiamy sobie, no dobra, a jak to się ma do microfrontends? I nasza opinia na temat tego wszystkiego. Ja w trakcie też będę chciał tutaj dawać opinię samego twórcy tego narzędzia pod rozwagę i będziemy na ten temat rozmawiać. Dobra, Marcin, pierwszy punkcik, lecimy od technikaliów. Zacznij proszę. Model Federation z punktu widzenia technicznego. Co to jest? Dla mnie jest to po prostu warstwa transportu. Wiele osób dzisiaj... No, taka jest prawda. Dzisiaj i kończymy akurat, odcinek. Tak, i kończymy i to można było naprawdę skończyć odcinek i tak dając jakąś wiedzę. Nie no, śmieję się. Często o Model Federation... Mówimy w kontekście micro frontends i
Wydaje mi się, że gdyby nie to, że micro frontends mają taki hype i wszędzie o tym się mówi na konferencjach, to Module Federation też nie byłoby takie znane. A jak to pewnie później też omówimy, musimy sobie to rozgraniczyć, bo Module Federation jest jednym ze sposobów realizacji pewnego zakresu problemów micro frontends, ale w drugą stronę nie ma takiej zależności, czyli że Module Federation to nie micro frontends. Module Federation... Ale poczekaj, Marcin. Okay. Techniczne rzeczy. Przeskoczyłeś nam punkcie. Okay. No techniczne. To zacznijmy od początku. Module Federation plugin. Plugin Webpacka, tak jak większość, cała architektura Webpacka polega na tym, że jest to system, który składa się z wielu pluginów. Możemy sobie je składać i tworzyć nasze buildy. Budować kod JS-owy. No i Module Federation spełnia parę takich konceptów, które pozwalają nam na łączenie kodu w sposób asynchroniczny. Czyli... Tak jest. Czyli... Ale dobra, ale... A wcześniej nie można było? Wcześniej... Wcześniej w Webpacku nie kojarzę takiej możliwości. Po prostu drzewo, które... W Webpacku tak, nie. Tak, w Webpacku nie. Sam sposób budowania Webpacka polegał tam na tworzeniu drzewa, w nadawaniu mu odpowiednich haszy i łączenia tego wszystkiego w build time. Nie można było jakby w runtime dodać czegoś w łatwy sposób. A Module Federation... Dzięki temu, że też powstał z połączenia pewnych koncepcji, które już też były wcześniej z koncepcji samego tworzenia przestrzeni kontenerów i wiązania dynamicznych referencji pomiędzy tymi kontenerami. I tak się zrodziło Module Federation, które jak się okazało, na przykład ma no, świetne zastosowanie w micro frontends. Teraz tak uważam, ale jakbyś mnie, nie wiem, zapytał 2 lata temu, to byłoby, jeszcze wtedy bałbym się wykorzystać tego podejścia, bo było jeszcze chyba takie, wiadomo, jak to jeszcze było niedorośnięte, jeszcze też nie było wiadomo, kiedy ten Webpack, bo to warto zaznaczyć, tak, że Module Federation zostało tak już w pełni sposób działający, wydane razem z Webpackiem 5. Nie zdecydowano się dodać tego jeszcze jako do Webpacka 4, mimo że same prace tam powstawały w momencie, kiedy jeszcze Webpack 4 był, ale z Webpackiem. No i też jeszcze nie było. W momencie, kiedy ja się dowiedziałem o Module Federation, pracowałem w projekcie, gdzie był wykorzystywany Angular. Wtedy jeszcze tamta wersja Angulara nie była w ogóle dostosowana do Webpacka 5. Później też jeszcze nie było jakiejś takiej wizji, że na pewno to zostanie szybko wprowadzone, więc realizowałem projekt mikrofrontendowy z użyciem Angulara. No i to by było takie... dało się to, oczywiście dało się to, to też nie jest tak, żeby się nie dało, no oczywiście, że dałoby się podłączyć Webpacka 5 pod Angulara w wersji, której on tego nie wspierał, no wszystko się da, no ale czy takie dodać całą warstwę, czy to jest production tak, ready? No właśnie, no to by nie było takie production ready, bo jakby się coś popsuło, to co wtedy? Zero wsparcia. Kontynuując twoją anegdotę, ja tak samo robiłem taki proof of concept u klienta, ale z tytułu tego, że właśnie Angular nie miał Webpacka 5, klient się bał. Ja się nie dziwię, bo to jest lekki hack. Trzeba też było Yarna użyć zamiast NPM-a, prawda, więc to też gdzieś tam afektowało na to, że klient, no dobra, jakby, może nie teraz. Ale... Co do technicznych rzeczy, ja jeszcze bym dodał, bo to, co powiedziałeś, i to de facto zamyka cały koncept. Jest to pewna forma warstwa transportowa, tak? Która się troszkę zmieniła w kontekście Webpacka. I mamy asynchroniczne podejście do ładowania pewnych części JavaScriptu w jeden jakiś tam pakiecik. To pewnie wybrzmiewa, ale warto to wyekstrahować, to jest to, że no właśnie te pewne pakieciki możemy sobie transportować poprzez po prostu weba, prawda?
co jest turbo istotne. W sensie możemy wykorzystać najnormalniej w świecie HTTP, żeby pobierać te dane, tak? To oczywiście nie definiuje, że musimy tylko w ten sposób, ale na samym końcu bardzo często właśnie wykorzystując model Federation w ten sposób będziemy się poruszać, prawda? Wystawiając na jakichś portach, na jakichś URL-ach pewne części, z których później będziemy budować tą całość, tak? Jeszcze jeżeli chodzi o samego Zaka, to może też dokończę anegdotę, bo twórcą, tak, Webpacka jest Zak, nazwisko Jackson. I tak jak wspomniałeś, Zak tłumaczył w bardzo fajny sposób, że była próba podejścia w ogóle, żeby wypuścić tego razem z Webpackiem 4. Jednak Zak wytłumaczył, że zbyt... I tutaj niestety aż tak dokładnie nie pamiętam, jak tego słuchałem, mogłem sobie to spisać, ale że dużo konceptów, które pojawiły się w Webpacku 5, musieliby dodawać razem z Model Federation w Webpacku 4. No i najnormalniej w świecie zdecydowali się, że to jest zbyt duży overhead, tak? Czyli wykorzystajmy to, co już Webpack 5 ma, nie dodawajmy nic innego, więc się wypuśćmy razem z Webpackiem 5. Kolejna rzecz, bo tutaj rozmawiamy o technicznych aspektach, to jest to, że to jest plugin, tak jak wspomniałeś, Marcin. Tylko że trzeba mieć na uwadze fakt, że tego pluginu nie trzeba doinstalowywać. On już jest wbudowany w Webpacka. Jeżeli ktoś będzie chciał z tego korzystać, no to po prostu najnormalniej w świecie to tam jest i można się z tym bawić. Jeżeli chodzi o koncept techniczny, to też, Marcin, poruszyłeś, ale wydaje mi się, że fajnie to podsumować i wyekstrahować. Mamy aplikację hosta, tak? I aplikację remote. Czyli w kontekście rozumowania, no właśnie, jako tworzenia... No i dobra, bazujmy na micro frontends na razie. To jesteśmy w stanie sobie to przełożyć na taką sytuację, gdzie załóżmy mamy aplikację homepage, która jest hostem i ona poprzez importy zaciągnąć może sobie te remote'y, to musi być skonfigurowane oczywiście, tak, w konfiguracji Webpacka i te remote'y są właśnie zaciągane asynchronicznie, czyli załóżmy, wyobraźmy sobie, że przechodzimy na nową rutę i z home'a chcemy przejść na, i teraz weźmy najbardziej trywialny znowu przykład z brzegu, nie wiem, checkout. To wtedy dokładnie w momencie przejścia, tak jak załóżmy, sprowadźmy też to do Angulara albo konceptu lazy loadingu, wtedy pobieramy chunka javascriptowego z tą aplikacją i to jest ten remote. Bam, i jesteśmy w remocie, w urlu remota, tak? W checkoutie. A idąc dalej, host, jak i remote może się zmieniać w trakcie życia aplikacji. I wyobraźmy sobie, proszę, że jesteśmy na checkoutie i robimy odświeżenie strony. To wtedy checkout jest hostem, a naszym remotem jest home. Tak? I to jest właśnie ten cały koncept, który tutaj technicznie gdzieś tam wydaje mi się, że można opisać, tak? Spłycić do takiego zachowania. Coś w aspekcie technicznych, Marcin, chcielibyśmy jeszcze tutaj dodać? Mm-hmm, tak, bo ja trochę w sumie tak nie rozumiem, bo jeśli w sumie sam homepage... gdyby mówisz o sytuacji, że one by były w dwie strony zależne, tak? Bo jeden musi pakiet ładować drugi. I teraz który by tak był... Tak jest. Okej, czyli który by tutaj w tym aspekcie i tak by musiał któryś kontener pierwszy się uruchomić. Bo może inna... No i wyobraź sobie, że jesteś na checkoucie, czyli jesteś na urlu coś tam, łamany na checkout. I robisz odświeżenie strony. No to masz oczywiście, to. Prawda? Tak, i masz wszystkie elementy związane z home'em. Okej, czyli jeżeli mówimy tak,
Tak, to w tym momencie by zależało, ale ja bardziej jednak w takiej architekturze to chyba właśnie, nie wiem, dla mnie to jest bardziej tak można odzorować, że mamy ten checkout i mamy, wtedy on jest wrzucony do shella. Shell jest kontenerem dla dwóch obu. Dla home'a i dla tego. I dla checkoutu, nie? Bo w tym momencie... Rozumiem. Bo w tym momencie, bo ogólnie to może jeszcze tak wróćmy do tego tak prościej, można to powiedzieć, tak? Że moduł federation jest po prostu takim... tworzy warstwę kontenerów, które potrafią zaciągać osobne buildy w sposób asynchroniczny. Dokładnie. I w tym momencie... Dokładnie. Tak. Ale i to, co mówisz, że każdy ten osobny build może też zaciągać inne buildy. I tutaj mówimy w tym... To. Dokładnie. I wtedy mówimy o tej omnidirectional, czyli wielo... Czy mamy odpowiednik polski? Wielokierunkowość? Wielokierunkowość, tak. I w tym momencie, tak dokładnie. I w tym momencie, tak, te dwa moduły mogą ze sobą współpracować, będąc już jakby w takim jednym skopie, który tworzy się w przeglądarce, bo musimy mieć też jakąś tam warstwę takiej magistrali, która to trzyma i Webpack zawsze to realizuje za pomocą obiektu global window. W przeglądarce. I to w sumie jest... W przeglądarce. Tak, w przeglądarce. I tutaj tak... zaraz musimy dojść do kolejnego aspektu, ale przerwałem ci, kontynuuj. Nie, bo właśnie chciałem powiedzieć, że i to tak naprawdę tyle w całej tej koncepcji moduł Federation. Zwykły transport, który polega na tym, że nie budujemy czegoś w build time, tylko wskazujemy, że dany build może się spodziewać innego buildu, sposób asynchroniczny. I jeszcze go nie ma, ale dokładnie. Już drzewo będzie wiedziało, że może być przyjść taka referencja, która oczywiście też musi być w odpowiedni sposób oznaczona, opisana i ten build, do którego się ta referencja odnosi, też musi być w odpowiedni sposób zbudowany, żeby Webpack wiedział, że właśnie to jest ten moduł, który ma obsłużyć. Dokładnie. Idziemy dalej, bo to też musi wybrzmieć. Mhm. Moduł Federation nie sprowadza się tylko do frontendowych rozwiązań. Tak, oczywiście. I o tym też trzeba pamiętać. Nie tylko frontend, backend również. I to nie tylko Node, ale Java, .NET, Python możemy za pomocą tego obsłużyć. I tu nawet się gdzieś tam chwalił Zach w jakimś z podcastów, że rozmawialiśmy o tym, Marcińcu, nie? Mhm. Że jedna z nie mógł zdradzić jaka firma, ale jedna z większych firm gamingowych na Europę wykorzystuje technicznie moduł Federation. Właśnie nie zdradził do jakich celów dokładnie i jaka firma. No ale dlaczego o tym mówimy? Żeby właśnie... To będzie kolejny punkt, ale... Żeby nie zamykać tego tylko i wyłącznie jako frontend, co nie? Mhm. Jasne, tutaj też jeszcze właśnie też do tego aspektu, bo tak zawsze mówimy frontend, backend, jeszcze jest ten trzeci aspekt, czyli cały ten tooling dookoła i też w toolingu jest to jak najbardziej używane i daje duże możliwości, gdzie te rozproszenie jest istotne, na przykład przy wszelkiego rodzajach rozproszonych pipeline'ów, gdzie robimy sobie rozproszone cache. Tu także moduł Federation może mieć swoje zastosowanie i wiele rzeczy możemy zrealizować w sposób bardzo łatwy. Dzięki temu. Tak jest. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o techniczne aspekty, to chciałbym poruszyć chyba już jeden z ostatnich takich tematów, a mianowicie, no bo rozwiązania podobne istniały wcześniej, prawda? Czyli załóżmy single SPA, etc. Próby rozwiązania takiego asynchronicznego ładowania modułów, jakichś kodu, kawałków kodu w runtime były już wcześniej w jakiś sposób realizowane. I teraz to czym się różni moduł Federation do tamtych wcześniejszych rozwiązań? Dlaczego to jest lepsze. Oczywiście, to jest single SPA, zaczęli to
po prostu, żeby zrobili framework, gdzie można łączyć różne inne frameworki, czyli de facto łączyć sam kod, który jest już zbudowany, oczywiście w sposób naiwny. Taki, gdzie będziemy mieć różne dependencje zwielokrotnione. Przez to nasze te bundle rosną, bo jeżeli mamy, nie wiem, 4 aplikacje do połączenia napisane w Reakcie, no to 4 razy tego Reakta musimy sobie załadować. Oczywiście też tam są rozwiązania, które bazowały na tym współdzieleniu tych dependencji, tylko to nie było takie typowe współdzielenie, co bardziej wyrzucanie ich z zbudowania w danym zależnym module i jakiejś tam próbie podczepiania pod ten nadrzędny build, gdzie ta dependencja mogła się znaleźć. To oczywiście działało, ale jednak to nie było takie łatwe, nie było takie oczywiste i realizując coś takiego w sposób taki najłatwiejszy, najbardziej oczywisty, te dependencje zwielokrotnialiśmy. I to też oczywiście nie jest zawsze problem, bo możemy mieć projekty, w których nie będzie nas obchodziło, czy mamy to zwielokrotnione, czy nie, ale jednak dobrze mieć takie rozwiązanie, gdzie możemy zapewnić to, że w danej wersji jedna biblioteka wystąpi tylko raz, załadowana dla całego naszego runtime'u. I tutaj Module Federation wprowadziło tą różnicę, rozwiązało te problemy, bo oczywiście asynchroniczne ładowanie modułów to jest coś, co od zawsze było, czy to jeszcze można było tam za pomocą zwykłego require ensure robić, czy później za pomocą asynchronicznego importu, który jest standardem w JavaScriptie i to realizuje to, tak? Tylko to nie realizuje samego działania ponad, które będzie zapewniało nam, że my możemy sobie jednak te biblioteki, dependencje współdzielić pomiędzy wszystkimi naszymi modułami. Tak jest. Ja tutaj dodam, bo praktycznie temat całkowicie przegadałeś. To dodałbym to, że de facto mieliśmy zależności konfiguracyjne, czyli te zespoły nie mogły, znaczy inaczej, miały zależności tak czy siak. A w Module Federation nie musimy mieć, nie musimy mieć tych zależności konfiguracyjnych. A tam one mogły występować. Na pewno w Single SPA. Nie wiem jak w innych rozwiązaniach, ale na pewno w Single SPA te zależności gdzieś tam konfiguracyjne występowały. Co? Temat techniczny chyba mamy przegadany, mam nadzieję. Przejdźmy. To też już między słowami się pojawiało, ale to w takim razie do czego to można wykorzystać? I myślę, że tutaj od razu też poruszymy temat, czy właśnie Module Federation to jest synonim micro frontends, co nie? Czy to jest ten sam temat? Okej, to może jeżeli chodzi o to, do czego to można wykorzystać, to ja bym otworzył, tak jak wspomniałem gdzieś na początku, źródło prawdy, nazwijmy to w ten sposób. A mianowicie stronę, dokumentację Module Federation, gdzie mamy taki, mamy część tego dokumentu, gdzie jest use cases. I tutaj mamy dwa wypisane. Separate builds per page i components library as a container. Mhm. Przejdźmy do pierwszego. Separate builds per page. Okej, okay, to mamy tutaj taki typowy jeden ze wzorców samej implementacji technicznej podejścia micro frontends i nie ukrywam, że jest to mój ulubiony sposób podejścia do micro frontends i nawet bym powiedział, że jedyny słuszny na ten moment, może jeszcze zmienię swoje, to zdanie moje się zmienia w kontekście micro frontends, ale obserwując różne problemy, różne złe decyzje, myślę, że micro frontends na pewno dobrze działają, jeżeli robimy takie duże scope'y
jeden mikrofrontend per strona reprezentująca jakąś zamkniętą dużą część aplikacji, domeny, subdomeny, a nie ten drugi koncept, gdzie nieraz to się sprowadza, że mamy nawalonych bardzo dużo pojedynczych mikrofrontendów na jednej stronie i setkę innych problemów z tym związanych. Ale tutaj wracając do tego, co tu jest opisane. Mamy przykład takiego wertykalnego podziału mikrofrontendowego. Każda strona to osobno mikroaplikacja, czyli nie wiem, wyobrażamy sobie, zawsze lubię do tego przykładu wracać, dużą aplikację bankową składającą się z wielu, kilkudziesięciu mniejszych aplikacji bankowych i każda jest zupełnie z innego segmentu. Tutaj mamy, nie wiem, preinwestycje, tutaj mamy postinwestycje, tu mamy trading, wszystkie totalnie różne domeny biznesowo, ale tworzą jeden portal dla użytkownika, który korzysta z wielu produktów bankowych. I to jest, tutaj mamy, jak się tutaj ten moduł Federation może sprawdzić. Według mnie świetnie, ponieważ zwykle, jeżeli mamy taką wyraźne bariery, granice pomiędzy domenami i wertykalny podział roboty, no to mamy jakiegoś szela i wszystkie zespoły mogą niezależnie pracować, tylko ktoś, kto utrzymuje tutaj powiedzmy tą warstwę szelową odnośnie konfiguracji mikrofrontendów, może spajać to ze sobą i na koniec dnia otrzymujemy sytuację, kiedy możemy każdą z tych mikroaplikacji, z tych różnych podstron zupełnie niezależnie deployować bez obawy, że to wpłynie na inne części naszej strony i te zespoły nie muszą komunikować się odnośnie niezależnych release'ów. To jest taka naprawdę bardzo klasyczna i na ten moment chyba właśnie taki najlepszy przykład na tak mikrofrontend, który rozwiązuje problemy, a nie tworzy dodatkowe. Ja tutaj dodam, że oczywiście ten koncept poruszyliśmy w wcześniejszych odcinkach tej serii o microfrontends, gdzie zastanawialiśmy się, kiedy microfrontends. Więc to tutaj de facto gdzieś tam powielamy, tak? Bo microfrontends nie zawsze. Tak tylko tutaj dopowiem i posłuchajcie proszę wcześniejszych odcinków, tam też na ten temat rozmawialiśmy. Tak jest, zgadzam się w 100%, nie mam nic do dodania, w sensie dokładnie, jeżeli teamy są niezależne, gdzieś ta komunikacja ze sobą nie inaczej, nie jest idealna, nie musimy też ze sobą po prostu mieć bardzo dobrej komunikacji, pracujemy w innych strefach czasowych, powielam to, co już rozmawialiśmy wcześniej, Marcin, no to jest super rozwiązanie i moduł Federation po prostu jest... Tutaj strzałem w dziesiątkę, tak? Czyli separate builds per page, pierwszy use case. Drugi use case, components library as a container. To ja się wypowiem. Ja jeszcze nie miałem okazji w takim kluczu pracować z tego typu rozwiązaniami. I tutaj się wypowiadam akademicko, ale jeżeli chodzi o ten punkt, ja czuję bardzo dużo obaw. I zacznijmy od podstaw tego jako components library, co to jest. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy jakąś osobną bibliotekę komponentów, którą używamy we wszystkich naszych produktach w obszarze firmy. No i pojawia się nowa wersja tej biblioteki, gdzie jest dodana funkcjonalność do Batona. No to co my musimy zrobić? W takim normalnym podejściu, jak to wyglądało zazwyczaj wcześniej, no to robimy oczywiście tą aktualizację, podbijamy wersję paczki NPM-owej, bo zazwyczaj gdzieś to w tej paczce NPM-owej lądowało, no i później aplikacje, które korzystają z tej biblioteki komponentów, również muszą się zaktualizować do tej wersji. Tak mniej więcej wygląda flow, czyli w dwóch miejscach musimy coś zrobić, żeby uzyskać tą zmianę, którą zrobiliśmy. No i w podejściu z wykorzystaniem Model Federation funkcjonować by to mogło w takim kluczu, gdzie robimy zmianę w tym batonie, w bibliotece komponentów, merdżujemy to do naszego maina, developa, mastera, cokolwiek,
deployujemy i bam. I wszyscy konsumerzy mają tą zmianę. Prawda? Nie tracimy czasu na buildy, które są zazwyczaj wymagane w innych aplikacjach, żeby właśnie się zaktualizować, przejść ten build. Załóżmy, nie wiem, pół godziny on trwa, per każda aplikacja, to są zasoby, etc. Też nie musimy informować innych teamów o tym, że muszą się zaktualizować. Tutaj mówię na razie o plusach tego, prawda? Gdzieś tam automagicznie od razu konsumerzy mają tą zmianę. Brzmi rewelacyjnie, tylko ja mam obawy co do breaking changes i niekompatybilności wstecznej. I na przykład wyobraźmy sobie, że jeden z produktów wymaga, żeby dana, bo załóżmy, korzystamy z jakiegoś frameworka. Ja trochę teraz dywaguję i Marcin, mam nadzieję, że będziesz kontynuował to, w sensie powiesz swoje zdanie na ten temat, ale wyobraźmy sobie, że pracujemy w naszych teamach z Angularem właśnie wersji 13 i mamy tą wersję biblioteki komponentów, gdzie właśnie zmieniamy tą wersję Angulara i się deployujemy. W teorii wtedy, jak dobrze rozumiem, aplikacja hosta powinna zaciągnąć sobie tą zależność, prawda? Ale pracując teraz z biblioteką komponentów, gdzie te zależności mam różne w kontekście chociażby takich bibliotek trzecich jak DevExpress, etc., mam bardzo dużo błędów. I ja zastanawiam się, czy w realnym świecie, update'ując tak duży framework, faktycznie możemy być spokojni, że nic się nie zmieni. To jest jeden z przykładów. Przepraszam, nie to, że się nie zmieni, tylko że nie będzie błędów. I Marcin, co o tym myślisz? No właśnie, to wszystko zależy od sytuacji. W tym przykładzie, co ty omówiłeś, dla mnie tutaj użycie modułu Federation jest zupełnie, nie ma za dużego sensu dla takiego przykładu, bo raz, jeżeli mamy taką dużą zmianę Angular 13 na 14, mamy podbicie majora, nie możemy sobie ryzykować, że coś tam wypuścimy tutaj bez komunikacji, zobaczymy. Dalej ta komunikacja ma być. Ona ma po prostu rozszczelnić to, żeby na przykład wszystkie zespoły razem nie musiały zmieniać. Ale to też zależy, czy my mamy do czynienia z takim prawdziwym microfrontend, czy może mamy do czynienia z monolitem, nad którym pracuje wiele zespołów. No i jeżeli mamy do czynienia z takim monolitem, no to i tak wszyscy muszą w tym samym momencie to sprawdzić, musimy zapewnić jakość, muszą pójść na to testy i tak naprawdę jedyne co robimy, to wprowadzamy taką architekturę monolitu rozproszonego, który dodaje w dodatkową warstwę transportową rozproszoną, która jest ciężka do utrzymywania i totalnie nie ma sensu, bo przecież też moglibyśmy normalnie podbić tą wersję i to wszystko wyreleasować, bo i tak mamy ten monolit, tylko na wiele zespołów. W microfrontendach, ok, jeżeli mamy to, czyli mamy taką sytuację jak wcześniej mówiliśmy, osobny microfrontend per strona, zespoły są niezależne, tutaj wydaje się ok, każdy może dostosować, no ale ok, no to ale po co jeszcze wprowadzać rozproszoną warstwę pobierania komponent library, skoro jeżeli te poszczególne mikrofrontendy są dobrze wydzielone, no to przecież one też przez NPM-a mogą pobrać tą nową wersję. Nowa wersja wychodzi, jeden mikrofrontend podbija, idzie na testy, wszystko działa, jest dobrze, nie ma tutaj sensu podbijanie. No i teraz tak, ale są sytuacje, kiedy mogłoby mieć to sens, tylko że teraz musimy założyć, że mamy idealny świat i wszystkie osoby, które robią komponent library, plus jest jeszcze są odpowiednie pipeliny z odpowiednim audytem, który dopilnuje tego, że mamy prawdziwe semantic version. Bo jeżeli mamy semantic versioning i wiemy, że jakiś minor nie zmienia interfejsu, nie zmienia kontraktów, no to okej, okay, no to nic się nie powinno zmienić, tak? Biznes chce, żeby, nie wiem, mieć jakiś tam szczegół, żeby, nie wiem, rozbłysk był na batonie, czy ikonka się zmieniła. Jakieś są przesłanki za tym, tak?
No i okej, nie zmienia nam to interfejsu, dotyczy tylko i wyłącznie implementacji szczegółów komponent library, możemy sobie, no to okej, zmieniamy sobie to i tutaj jeżeli by było to rozproszenie ładowane, no to możemy na przykład bez redeploya aplikacji takie coś wprowadzić. I to działa. Tylko dobre, co w tym momencie, kiedy ktoś nie upilnuje semantic versioningu albo nie mamy w ogóle semantic versioningu, zmieniamy interfejs. I co wtedy? No wtedy wychodzi to, że się cała aplikacja crashuje i single point of failure jest jeden. Ten na aplikacji, bo ta aplikacja już nie będzie działać. A to jak wrzuciliśmy sobie to zdalnie, rozproszenie, bez żadnych powiedzmy testów, bo jeżeli by miały być te testy i mamy na to czas, no to ponownie moglibyśmy robić to przecież przez normalnego NPM-a i zbudowanie tego, wysłanie na testy. No to dalej to nie ma sensu. Ale jest jeszcze jeden przypadek, kiedy wyobrażam sobie, że mogłoby mieć to sens. Na przykład, kiedy robimy testy AB i zależy nam na tym, żeby jedna aplikacja docelowa posiadała dwie wersje Component Library i na przykład, nie wiem, były one sterowane przez lokalizację, były sterowane, nie wiem, przez profil śledzenie użytkownika, różne tego typu. Tylko tutaj znowu, jeżeli chcemy robić takie testy AB, to też musi być odpowiednia na to strategia, co my chcemy, jakie my chcemy rzeczy tam testować na różnych wersjach, no bo przecież nie różne wersje interfejsów wewnętrznych implementacyjnych biblioteki. Czyli znowu, tu musimy zapewnić, że ten interfejs na pewno się nie zmieni nam. Ja przepraszam, dokładnie. Teraz mi telefon zadzwonił i... tak, ale no nie słychać. W tym momencie, znaczy ja nie słyszałem. Ja trochę słyszałem, jak mi biurko wibruje. No, ale wracając, w tym momencie to też do końca trzeba by było pilnować. I ja tutaj, nie wiem, dla mnie to jest ok, to daje możliwości, rozwiązuje niektóre problemy, ale takie problemy, które najpierw się pojawią, czyli że mamy testy, chcemy wprowadzić testy AB w zależności na przykład od lokalizacji, ale nie chcemy redeployować głównej aplikacji, tak? Więc nie chcemy na przykład, nie chcemy tego robić, załóżmy, możemy to na warstwie samej infrastruktury postawić sobie dwie instancje, przekierowywać, ok, można to zrobić, ale na przykład chcemy jednak tym kierować na poziomie różnych buildów w Component Library, no to nam stwarza możliwości, tylko to są specyficzne przypadki, że jeśli taki będziemy mieć, to możemy przeinwestygować właśnie takie rozwiązanie i go użyć, ale w żadnym wypadku to nie jest tak, że teraz Module Federation jest ok, ma dużo zalet, my używamy Component Library w naszym projekcie i łączymy sobie te dwa klocki i stwierdzamy, ok, no to wszystkie Component Library, design systemy robimy rozproszone, no bo to nie ma sensu. To, że jest taka możliwość, to nie znaczy, że warto to wykorzystywać, no bo to nie służy do tego. Dodatkowa możliwość. I ja raczej tutaj, raczej jakbym miał taką w ogóle sytuację, to starałbym się rozwiązać tak ten problem w jak najprostszy sposób, a idealnie to by było rozwiązać problem tak, żeby nie trzeba było korzystać tutaj z rozproszonych modelów dostarczania kodu, no bo to jest zazwyczaj najlepsze rozwiązanie jest takie, gdzie nie ponieśliśmy dodatkowych kosztów, a to jest dodatkowy koszt, no ale daje taką możliwość. Może być, prawda? Może być ten dodatkowy koszt. Ja tutaj dodam do tego, co mówisz, że to jest też rewelacyjne moim zdaniem, jak się słucha wypowiedzi Zeka, że on wprost też mówi, bo on jest konsultantem, on też pomaga innym firmom z architekturą, nie tylko na frontendzie i on mówi wprost, ja nie zawsze mówię, że Module Federation, tak, po prostu, to nie jest rozwiązanie, to nie jest panaceum znowu na wszystko, tak, to jest narzędzie, które trzeba wiedzieć, jak wykorzystać. Też mi się bardzo podoba to, że on na Medium daje swoje publikacje, gdzie dzieli się z własnym doświadczeniem na przestrzeni właśnie tych dwóch ostatnich lat, bo to de facto od 2 lat gdzieś jest ten Module Federation, to napisał, gdzie według niego i właśnie przez ten, to trochę teraz na to patrzę, ale gdzie według niego najbardziej mu się przydało wykorzystanie Module Federation. Wspomniałeś AB testy. No i to jest właśnie ten punkt, który sam Zach gdzieś wymienił. Horizontal enablement teams like
A/B testing, analytics, all platform teams. Mm-hmm. Tak? Czyli mm-hmm. właśnie to jest clue. A jakie jeszcze tam, a jakie jeszcze oprócz tego on wymienia punkty? Dobra, tak, no to lecimy po kolei. To, co on wymienił, to jest global components like header or footer. Coś w tym stylu. Mm-hmm. Czyli bardzo takie dummy. Mm-hmm. Tak, że tutaj oprócz warstwy wizualnej nic się nie może zmienić. Mm-hmm. Później wymienił features i tutaj to rozwinął w ten sposób, że owned by another team that appears across multiple users flows or applications. Ale dalej idąc, this is a double-edged sword. No i tutaj wprowadził informację związaną z konceptem component level ownership do takiego celu. I fajnie to też na dole wytłumaczył, ale nie wchodząc w szczegóły, lecimy dalej. I system migration and advanced architecture. Tak. No i to jest clue. Ja tutaj się zgadzam. No, co do właśnie feature'ów, fajnie napisał, miecz obusieczny i trzeba w pewną wprowadzić warstwę, o której tutaj rozpisuję. Genialne artykuły, one, proszę, wejdźcie sobie na Zaka Medium, poczytajcie, bo moim zdaniem naprawdę znowu kopalnia wiedzy. Ten koncept component level ownership. A ja bym jeszcze przeszedł do właśnie system migration, bo to jest właśnie rewelacja. Jeden z tutaj z patternów Zak zaprezentował, ja nie wiem, czy ja go dobrze wymówię, to jest Strangler pattern. W ogóle, jeżeli mam być szczery, to ja z tą nazwą się spotkałem w trakcie przygotowywania do tego podcastu. Mhm. Ale co to jest za pattern? Wydaje mi się, że każdy z nas go w ogóle zna i stosuje. To jest coś takiego, że mamy legacy code i budujemy, znaczy dodajemy nowe funkcjonalności. No i w jaki sposób? Tworzymy je jako nowe, dobrze zaprojektowane, czy dostosowujemy do starego schematu? Ten Strangler pattern, muszę sprawdzić, jak to się wymawia, mówi o tym, że robimy O2. W sensie ma być backward compatibility. I ogólnie ten Strangler to znaczy zadusić, bo autor tego stwierdzenia nazwał to gdzieś tam, teraz nie wiem, czy nie wymyślam, jakieś drzewo chyba w Australii, jak sobie rośnie, to tam się nasionka na górze tego drzewa, ja teraz pokazuję w ogóle Marcinowi, ale wy musicie sobie, słuchacze, to wyobrazić, jest drzewo, u góry w koronie drzewa nasionka zaczynają sobie wyrastać nowe roślinki. I te rośliny żywią się tym drzewem, ale pnącza idą w dół. Żywią się drzewem, pnącza idą w dół, później łączą się z ziemią i zaczynają same żyć, a główne drzewo umiera. I to jest właśnie ten pattern, tak obrazowo przedstawiający, jak powinno się zarządzać legacy code'em. Czyli, że się ubija po prostu ten legacy code poprzez to, że nowe funkcjonalności są deployowane i są backward compatibility. I tutaj Zak twierdzi, że ten pattern bardzo dobrze można wykorzystać razem z Module Federation. Mhm. Czyli właśnie, znaczy jestem w stanie sobie to wyobrazić, chociażby wyobraźmy sobie, że mamy aplikację dotnetową server-side, co nie? I właśnie. Dokładnie. I teraz co? No server-side wiadomo, reloading na każdym page'u, performance wiadomo, chcemy to naprawić. No to co robimy? Wrzucamy jakiegoś frameworka, SPA, może on być właśnie zaciągany poprzez Module Federation. Nie musi, ale może być. To jest bardzo dobre rozwiązanie. I injektujemy się do tego ASP.NET. I powoli nowe funkcjonalności wprowadzamy stronę po stronie, etc. Dziś na boku mamy routing reaktowy czy angularowy. I co w pewnym momencie? Zostaje nam tylko i wyłącznie ASP.NET-owy routing. Prawda? Mhm. Ubijamy ten routing, przechodzimy na routing reaktowy, pa! I wyszliśmy z legacy code, co nie?
I wykorzystując moduł Federation do ładowania tych naszych aplikacji w takim kluczu, wydaje mi się naprawdę rewelacją. I tutaj Zach też to właśnie podkreślił. Też mi się wydaje. Właśnie to jest też taki typowy przykład, nie? Że kiedy potrzebujemy mikrofrontendy, wtedy, kiedy migrujemy się właśnie na legacy kodu, na nowsze frameworki, i tutaj moduł Federation jak najbardziej też nam pomoże. I ja też tak sobie teraz myślałem, że w sumie jestem też w stanie sobie nawet chyba wiele więcej przykładów i łatwiej wyobrazić to po stronie backendu, kiedy byśmy potrzebowali takiej rozproszonej architektury, kiedy byśmy po prostu mogli podmieniać różne serwisy na poziomie kontrolerów już i to by było o wiele łatwiej, znaczy nawet takie prostsze użycie niż na frontendzie, bo na frontendzie zwykle mamy jeden framework, on nam zawsze daje jakieś ograniczenia, później może jakbyśmy chcieli migrować, no frameworku to jest jedyne rozwiązanie właśnie przez różny routing, ten różny routing też nie jest taki prosty, to o czym mówisz, żeby wprowadzić, no i się da, no. I to nam rozwiązuje. Na backendzie to zazwyczaj nie mamy takich, o czym mówię, o takich zwykłych aplikacjach restowych, tam nie ma takich takich trudności i na przykład ten versioning API, kiedy my byśmy się mieli migrować, też przez moduł Federation moglibyśmy zrobić. Jeszcze teraz tak sobie jak myślałem, to tutaj myślę, że taki też mogłoby mieć to zastosowanie w takim patternie, kiedy my na przykład nie chcemy od razu się kodem dzielić. W sensie... Co rozumiesz? Na przykład mamy aplikację, która uruchamia poszczególne feature'y w modelu subskrypcyjnym i my musimy mieć subskrypcję, dostać token, wtedy możemy sobie strzelić i wtedy dopiero ten kod nam przychodzi. Oczywiście to jest takie mniejsze, no wiadomo, to wystarczy sobie kupić, dostaniemy ten kod, to nie jest ukrycie żadne kodu, nie? Tylko bo to no nie da się niestety, jak coś jest w przeglądarce, ukryć tego kodu, ale już to na pewno jest trudniejsze, aniżeli na przykład udostępnienie od razu tego wszystkiego w kodzie i liczenie na to, że będziemy mieć, że ktoś nie podmieni tam paru linijek kodu i nie uruchomi sobie wersji premium. A to tutaj tak, Marcin? Dużo niestety tak dalej działa komercyjnych dużych bibliotek, nie będę już wspominał których, że prostym sposobem możemy je enablować, a twórcy po prostu wierzą, że ktoś nie będzie wykorzystywał tego w sposób nielegalny. Oczywiście to nie jest fair w stosunku do twórców, ale no wiadomo, jak czasem jest, i tutaj moduł Federation i rozproszone doładowywanie feature'ów także myślę, że mogłoby mieć jakieś tam zastosowanie. Oczywiście nie idealne, ale zmniejszające prawdopodobieństwo spiracenia naszego oprogramowania javascriptowego. Dokładnie, Marcin. To jest coś, co też sam Zach w jakiś swoich podcastów poruszył. Ale ty też poruszyłeś temat security. Mhm. Bo tutaj mocno zarzuca się, że kiedy jesteśmy w stanie przesyłać bundle kodu poprzez web, tak? Mhm. HTTP, to mogą się pojawić ataki typu man in the middle. Tak? Wiesz, o co chodzi? Czyli, że po prostu dajemy, no injektujemy coś, co nie jest, no podszywamy się, tak? Mm-hmm. Ale znowu, Marcin, no to poruszyłeś w kontekście subskrypcji, ale to można właśnie wykorzystać znowu w kontekście tego man in the middle typu ataku, gdzie no musimy mieć jakiś token albo coś w tym stylu, żeby się zaautentykować, się po prostu upewnić, co nie? Możemy sprawdzać domeny, mamy tokeny, mamy... Możemy... Są narzędzia, jest prawda? Jest pełno tych narzędzi, to jest kwestia, żeby to użyć, bo ja nie uważam, że tutaj moduł Federation robiło coś więcej niż inne tutaj biblioteki. Wiadomo, stwarza jakąś tam opcję, no ale zakładam, że jak wypuszczamy oprogramowanie, to też dbamy o to, żeby nasza strona jednak nie mogła wykorzystywać nie wiadomo jakiego kodu. I dbamy o to, z jakich domen będzie ten kod, bo tutaj głównie chodzi też o domeny. Dokładnie, dokładnie. Marcin, wydaje mi się, że zmierzamy ku końcu. Mieliśmy rozmawiać pół godziny, a mamy 50 ponad minut. Mhm.
podsumujemy. Wiesz co, ja jeszcze jedną rzecz bym taką chciał dodać, bo to też Dawaj. Federation nam daje, to jest stwarza nam możliwość do tworzenia shellów mikrofrontendowych, które będą działały w ramach takiego service discovery, ponieważ my możemy w sposób też w runtime włożyć jakąś konfigurację w formie manifestu, w formie czegokolwiek, w formie też dynamicznie, na przykład dynamicznie pobieranej konfiguracji, gdzie nasz shell ma się pytać i konsumerem jakich innych domen, subdomen, mikroaplikacji ma być. I też moduł Federation nam to umożliwia, bo też jego interfejs nie nakazuje, że my może musimy podać w czasie budowania, że gdzie coś dokładnie będzie. Możemy tutaj to w sposób dynamiczny, mamy promise-based API, to robić. To mi się też bardzo spodobało, że to jest też takie wbudowane. Normalnie, oczywiście też normalnie można było takie rzeczy osiągnąć wcześniej bez modułu Federation, tylko że tutaj to mamy za darmo, bez kombinowania, dokładnie, pisania, i to działa. Zgadza się. Dokładnie. Taka warstwa konfiguracji, którą możemy sobie zaplajować, tak? Nie na etapie build time'a, tylko w jakimkolwiek etapie nam się żywnie podoba. Tak? Mhm. Nie jesteśmy ograniczeni i mamy to out of the box. To jest rewelacyjne. To co? Podsumujmy sobie moduł Federation. Może ja zacznę. Jeżeli chodzi o... No sami zauważyliście. Na moduł Federation przeznaczyliśmy, na tylko jedną technologię przeznaczyliśmy cały odcinek z puli serii, gdzie rozmawialiśmy o różnych technologiach. Dlaczego? No bo szczerze uważam, że naprawdę moduł Federation, jeżeli chcemy mieć architekturę albo microfrontends, albo rozproszoną, to daje nam out of the box taką możliwość i szczerze nie patrzyłbym w tym momencie na żadne inne rozwiązania, które nam oferują to w runtime do realizacji. Nie znam innych rozwiązań. Jeżeli znacie, drodzy słuchacze, to podeślijcie. Ale dlatego właśnie myślę, że to jest game changer. Ja nadal twierdzę, że na przykład jeżeli chodzi o architekturę microfrontends, to ona nie musi być tylko i wyłącznie realizowana w runtime. I po stronie backendu i po stronie nawet nie backendu, tylko server side, to też jest rewelacyjne podejście. Czyli jeżeli mówimy o microfrontends, to naprawdę nie myślcie tylko o moduł Federation. Nie spłycajmy tak tego tematu. Są technologie, które naprawdę mogą rozwiązać inne jeszcze rzeczy przy okazji i nadać się o wiele lepiej w waszym wykorzystaniu. Ale jeżeli myślicie o właśnie ładowaniu kodu asynchronicznie, chociażby w przeglądarce, w runtime, moduł Federation, nic więcej. Co Marcin, ty dopowiesz? Tak, no ja się tutaj w pełni zgadzam. Jeśli nie myślmy, chcemy zrobić jakieś rozwiązanie, to też nie podchodzimy do tego, że mamy moduł Federation, fajnie to działa, zbiera dużo plusów, dobrych opinii, no to musimy tego użyć. Prawdopodobnie nie musimy tego użyć w naszym projekcie, bo większość projektów nie wymaga rozproszonego ładowania. Niemniej jednak są projekty, które wymagają ładowania czegoś w runtime, i tutaj moduł Federation świetnie się sprawdzi dzięki temu, że właśnie będzie rozwiązywał na przykład takie problemy jak duplikacja dependencji, bo jeśli nam to nie jest też potrzebne, no to są inne rozwiązania, pewnie, no na pewno o wiele gorsze, niemniej jednak czasem trzeba je zastosować, na przykład kiedy nie mamy webpacka w naszej aplikacji, byłoby to problemem, żeby dodać tego webpacka, no bo to jest wciąż
moduł webpackowy i musimy mieć tutaj założenie, że budujemy naszą aplikację w webpacku, bo jeśli nie mamy tego, no to też mówisz, że właśnie wydaje się, jak, czy są jakieś inne rozwiązania. Są u mnie na GitHubie, są, że napisałem parę różnych rozwiązań nie wymagających webpacka, no, są zupełnie for fun oczywiście i są one nie są tak no nie są dojrzałe, tak jak moduł Federation, nie rozwiązują na przykład problemu z duplikacją dependencji. Ale też ja jeszcze chciałbym na to zauważyć, bo my tak cały czas tutaj rozmawiamy, jak moduł Federation nam, jakie daje nam możliwości, jakie ma plusy, to nie jest też tak, że jak użyjemy go, to będziemy od razu mieć te wszystkie plusy, bo w naszym projekcie możemy chcieć mieć na przykład hot moduł replacement, będzie problem z moduł Federation, a czy działa to, ale są różne z tym problemy. Zadziała to w Reakcie, nie zadziała to za bardzo w Angularze. I ponownie, sam React bardzo dobrze działa w moduł Federation, bo React inaczej przenosi warstwę budowaną, troszeczkę ona inaczej wygląda, inne są mechanizmy pod spodem. W Angularze to ok, jest, jeżeli chcemy robić to na przykład na poziomie modułów, to jak najbardziej, bardzo prosta sprawa, dlatego że sam interfejs load children, no to jest po prostu asynchroniczne ładowanie za pomocą asynchronicznego importa, ale jeżeli byśmy chcieli to robić na poziomie komponentów, w sumie nie wiem po co, ale jeżeli byśmy chcieli, to no to też nie będzie to takie proste, oczywiste. Da się oczywiście, ale wtedy też dużo rzeczy tracimy, jak na przykład interfejsy pomiędzy tymi komponentami, więc to też nie jest tak do końca. Zawsze jak podchodzimy do takiego wyboru, przynajmniej ja jak tak podchodzę, no to musimy sobie zrobić taki rachunek zysków i strat, nie, co na tym zyskamy, a ile czasu i pieniędzy stracimy na rozwiązywanie różnych problemów. No i czy bierzemy to tylko dlatego, że na to jest hype i ma fajne opinie, czy bierzemy dlatego, że mamy realny problem i na przykład mamy tą wiedzę w zespole kogoś, kto już to wprowadzał, zna zagrożenia i umie to wprowadzić. Wtedy na pewno warto zrobić takie POC, nie w drugą stronę. Dokładnie, dokładnie. Po prostu zrozumieć, jak to funkcjonuje, co nam to daje, jaki dodaje overhead. Dokładnie. Zrobić dokładnie to, co mówisz, Marcin. Zastanowić się, zyskamy czy stracimy. Tak? Dokładnie. I tyle. I wtedy to wykorzystać. Dokładnie, bo sama też trzeba wiedzieć, bo same wdrożenie modułu Federation i sama konfiguracja, którą możemy sobie zobaczyć w dokumentacji, jest banalnie prosta i podłączenie tego pod nasz projekt jest raczej banalnie proste. Niemniej jednak bardzo szybko mogą się pojawić różne inne problemy związane ogólnie z taką abstrakcją i architekturą rozproszoną, no których już nie będą te rzeczy opisane w dokumentacji, tylko będzie trzeba, powiedzmy, mieć taką większą wiedzę, jak sobie radzić w architekturze rozproszonej i może to już dostarczyć problemów, bo będziemy musieli szukać odpowiedzi na problemy, które sobie sami stworzyliśmy. Wkrętarka nie zawsze najlepsza. Czasami śrubokręcik wystarczy. Dokładnie. Żeby coś zrobić tak, szybko. Szczególnie jak nie mamy prądu. I baterii. Dokładnie. Tak, dokładnie. Dodam na samym końcu, bo powiedziałeś, konfiguracja bardzo prosta, tak jest, i tutaj jeszcze słowem zakończeniu, frameworki też już wprowadzają sposób, pomimo że sam moduł Federation jest banalnie prosty w konfiguracji, to na przykład NX Out of the Box też daje możliwość jeszcze bardziej uproszczonej formuły działania z tym, schematics i tego typu rzeczy, więc widać, że całe community frontendowe, bo tutaj w szczególności o frontendzie mówimy, zaczęło applyować po prostu moduł Federation do swoich konfiguracji i setupów. Pobawcie się z tym i dajcie feedback, czy wam to działało poprawnie i czy jesteście z tego zadowoleni. Marcin, kończymy. To dzięki wszystkim za wysłuchanie i dzięki tobie, Szymon, za ciekawą rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.